Witam wszystkich serdecznie, tutaj Estet StarCraft. Na amerykańskim forum Battle.net StarCrafta 2 pojawił się post jednego z deweloperów, Dave'ego konkretnie, który mówi o planowanych, rozważanych zmianach w balansie StarCrafta. I dla tych, którzy są nie do końca świetni z angielskim, plus minus troszkę wam powiem o co chodzi. Generalnie rozważałem wprowadzenie takiej testowej mapy balansowej, tak jak była Antigua Shipyard w około patcha 1.5.3 wprowadzana, w której te zmiany będą i mają tam następujące problemy rozpatrzyć, zaproponować zmiany. Po pierwsze jest problem w ZVZ z Mutalingiem i ta taktyka wydaje się troszkę zbyt silna, dlatego rozważają zwiększenie obrażeń Sporecrawlera przeciwko jednostkom biologicznym. No i wiedzą, że gracze chcieliby u Hydraliska mieć większe obrażenia przeciwko latającym jednostkom, aczkolwiek to jest bardzo znacząca zmiana wbrew pozorom, naprawdę bardzo znacząca, szczególnie przeciwko Skytosowi. Więc może nieco zbyt potężna. No i chcieliby też, żeby więcej infestorów było używane w ZVZ, w szczególności właśnie przeciwko tym mutaliskom. No i cóż, co będą próbowali zrobić? Oprócz tego, co jest powiedziane wcześniej, to zwiększenie prędkości Oracle, żeby ci najlepsi gracze mogli jeszcze efektywniej ich używać, no i żeby troszkę dłużej przeżywały te Oracle już w tej, żeby przeżywały do tej późniejszej części meczu, kiedy już mało kto je buduje, żeby nie były tracone po prostu tak łatwo i tak szybko. I rozważają też zmniejszenie kosztu i czasu wynajdywania, zakopywania się jednostek u Zerga. Na początku Hotsa rzeczywiście całkiem często widzieliśmy jakieś ataki właśnie związane z tym zakopywaniem się, jakieś micro-roachami, jakieś zaskakujące ataki zedlingami czy coś. Teraz już tego nie widzimy, no i właśnie Blizzard chciałby, by taka możliwość była, więc rozważają właśnie taką zmianę. No i oczywiście jak zawsze na tym etapie to są tylko takie czcze gadania i co z tego wyjdzie, to jest zupełnie inna historia. Ale jak na razie z tego, co przeglądałem komentarze ludzi tutaj poniżej, to w większości się to podoba. Ludzie się cieszą, że to są buffy, a nie nerfy, czyli wzmocnienie jednostek, a nie ich osłabienia. Oracle Speed, jeśli o mnie chodzi, budzi troszkę wątpliwości, bo Oracle, proxy Oracle w szczególności, ten taki super szybki rush do Oracle jest po prostu niesamowicie niebezpieczny. I no właśnie, no to jest troszkę miecz obosieczny, tak? To jedna rzecz, że będą dłużej przeżywały Oracle, ale druga rzecz, że będą jeszcze bardziej niebezpieczne na początku meczu. Jeśli chodzi o zwiększenie obrażeń przeciwko latającym jednostkom u Hydraliska, to to jest bardzo mocna zmiana przeciwko Skytosowi. Być może potrzebna, aczkolwiek to nie jest prosta rzecz, tak? Bo przy niewielkiej ilości jednostek latających Hydraliski po prostu je miażdżą, ale to dosłownie miażdżą, po prostu wchodzą i niszczą wszystko. Problem jest wtedy, kiedy się pojawi taka jakaś krytyczna ilość tych latających jednostek, no i wtedy ani Marinesy, ani Hydraliski w zasadzie nie są sobie w stanie dać rady ze Skytosem. No i ja nie wiem, czy zwykły po prostu buff Hydraliska będzie w stanie ten problem rozwiązać. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to trzeba szukać jakichś innych rozwiązań. Właśnie być może w samej taktyce, a nie w jednostkach. Ale to, no nic, dobra, opowiedziałem wam. Mam nadzieję, że przedyskutujecie te zmiany gdzieś tam w komentarzach na kanale. Jak nie, to zaglądajcie na stronę Blizzarda i też dyskutujcie. No i cóż, do następnego zrzutu z mojej przeglądarki.